Księdze Mądrości czytamy cudowny, niezwykły opis miłosierdzia Bożego. Oto autor mówi o Bogu, że jest Bogiem mocnym, silnym, ale równocześnie rządzi z łagodnością i jest bardzo oględny w traktowaniu człowieka. I że przeznaczył człowiekowi życie w wielkiej nadziei, że po występku jest możliwość nawrócenia. Czyli każdy grzech, który popełniamy, każde kłamstwo, w którym żyliśmy, nie może być przeszkodą w relacji z Panem Bogiem. Pan Bóg jest na tyle potężny, że jest większy niż zło, ale równocześnie rządzi oględnie, bo daje nam czas na nawrócenie naszego serca. Takiego mamy Boga, opisanego w Księdze Mądrości, a potem Boga, który zrealizował Ewangelię Miłosierdzia w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu za nasze zbawienie.